Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej zainaugurowała nowy rok akademicki. Rok akademicki 2011-2012 uważam za otwarty. W poniedziałek, 10 października w Teatrze Polskim Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała uroczyście nowy rok akademicki 2011-2012. W tym roku akademickim na pierwszy rok studiów ATH przyjęła 2759 osób, czyli o blisko 200 więcej niż przed rokiem. Na studiach stacjonarnych kształcenie rozpocznie 1825 osób, a na niestacjonarnych 934. W imieniu nowo przyjętych studentów ATH ślubowanie złożyło i odebrało indeksy 10 osób, po dwie z każdego z 5 wydziałów uczelni. To osoby, które zdobyły najwięcej punktów w trakcie rekrutacji na studia. Na studentów pasował ich swoich berłem rektor uczelni, profesor ATH, doktor habilitowany inżynier Ryszard Barcik. Zabiegając o dalszych studentów, będziemy uruchamiać kierunki, które będą właśnie potrzebne do środowiska lokalnego, do regionalnego. Niekoniecznie komercyjne, te, których potrzebuje region. Dlaczego? Daje to 100% zatrudnienie później absolwentom do zawodu. A więc to, co dzisiaj się mówi, że duży ilość procent, nie będę wymieniał, młodych po studiach, nie ma zatrudnienia. Nie tworzymy bezrobotnych, nie produkujemy bezrobotnych. Chcemy produkować prawdziwych fachowców do przemysłu. Stąd nawiązujemy coraz ściślejsze związki właśnie z samorządem gospodarczym. Łącznie nowy rok akademicki na Akademii Techniczno-Humanistycznej rozpocznie blisko 7200 studentów. Z tego ponad 4750 na studiach stacjonarnych. Rok 2011 jest dla Akademii rokiem szczególnym, w którym obchodzi ona swoje dziesięciolecie istnienia i w którym władze uczelni podjęły mocne postanowienie o przekształceniu Akademii w uniwersytet. Miasto Bielsko-Biała jest takim miastem, że zasługuje na uniwersytet. I my to niejednokrotnie stwierdzamy. No z tyle tylko, że sytuacja jest kadrowa, no bo przede wszystkim uczelnie i uniwersytecką tworzą ludzie. Tworzą przede wszystkim samodzielni pracownicy naukowi. Region, lokalne społeczeństwo nie jest aż tak bogate po prostu samodzielną kadrę. Dlatego tą kadrę trzeba pozyskać z ościennego środku. Ale nie ustajemy w dążeniach do tego. Stwarzamy warunki do rozwoju naszej kadry. Jak w swoim wystąpieniu mówiłem, tworzymy system stypendiów właśnie dla doktorów, żeby habilitację jak najszybciej robili. No jest to proces długotrwały, tego się nie da z roku na rok wykonać. To są lata, dlatego powiedziałem, że ten uniwersytet postawiłem zadanie, żeby został zrealizowany w tej dekadzie. A uda się wcześniej? Daj Boże. Uroczyste otwarcie roku akademickiego było też okazją do wręczenia odznaczeń państwowych. Odznaczenia wręczył wicewojewoda śląski Piotr Spyra. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono rektora uczelni profesora Barcika. Przyznano także Złote Krzyże Zasługi oraz złote medale za długoletnią służbę. Szczególnie zasłużonych pracowników Akademii oraz inne osoby i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju Akademii, uhonorowano odznakami Zasłużony dla ATH, nadawanymi przez uczelnię. Odznaki wręczył rektor ATH. Wśród uhonorowanych był także długoletni pracownik Akademii, znany filmowiec Franciszek Dzida, który w tym roku przeszedł na emeryturę. Na zakończenie inauguracji roku akademickiego w Teatrze Polskim profesor Anna Węgrzyniak, kierownik Katedry Literatury i Kultury Polskiej ATH, wygłosiła wykład zatytułowany Akademia przestrzenią dialogu. Uroczystość uświetnił występ chóru ATH.